5 października wspominamy błogosławionego Raimunda z kapuji, prezbitera. Rajmund, syn Piotra Delwinie, urodził się w Kapui w królestwie Neopolu w obecnych Włoszech około 1330 roku. Jego ród znany był w tym mieście w latach 1345-48. Studiował prawo na Uniwersytecie w Bolonii i u Grobu Świętego Dominika rozpoznał swoje powołanie. Do zakonu Dominikanów wstąpił w 1348 roku w Orvieto, a około 1353 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Zaczął pracę w Monte Pluciano, gdzie został kierownikiem duchowym Dominikanek. Był pierwszym biografem ich byłej przeoryszy, która zmarła około 50 lat wcześniej, w 1366. Następnie w latach 1367-70 był przeorem w rzymskim konwencie Santa Maria Sopra Minerva. W sierpniu 1373 roku wziął udział w kapitule we Florencji, która m.in. badała sprawę Katarzyny ze Sieny a następnie został przydzielony przez przełożonego generalnego na kierownika duchowego i spowiednika tej świętej, której początkowo nie ufał. Kolejne sześć lat sprawiło, że zmienił zdanie i stał się jej przyjacielem, spowiednikiem, powiernikiem, a także biografem. Gdy w 1374 roku miasto nawiedziła Dżuma, Raimund wraz z Katarzyną opiekowali się chorymi. Gdy i on zachorował, to właśnie ona zajęła się nim i wymodliła mu uzdrowienie. Był z nią również w Pizie, gdy otrzymała stygmaty. Następne lata działał wraz z Katarzyną, towarzyszył jej w podróżach, był jej tłumaczem i pomagał w działaniach na rzecz powrotu papieża Grzegorza XI z Awinionu do Rzymu. Udało im się do tego doprowadzić w 1377 roku. W sierpniu orszak papieski wracał do wiecznego miasta drogą morską, a Rajmund i Katarzyna lądem, wykorzystując podróż do uwieńczonej powodzeniem ewangelizacji. W 1378 roku Rajmund ponownie został przeorem w Santa Maria Sopra Minerva. W tym czasie prowadził z Katarzyną obfitą korespondencję. Gdy w marcu następnego roku papież zmarł, odmowa francuskich kardynałów, aby zaakceptować wybór jego następcy, papieża Urbana VI, doprowadziły do wielkiej schizmy zachodniej, która trwała 39 lat z jednym papieżem w Rzymie, a drugim w Awinionie. Schizma ta podzieliła Europę. Rajmund i Katarzyna wspierali rzymskie papiestwo. Urban VI, ufając Rajmundowi, wysłał go na dwór francuski. W Ostii Rajmund po raz ostatni widział Katarzynę, a w lutym następnego roku otrzymał od niej ostatnie listy. Pod koniec 1379 roku został prowincjałem górnej Lombardii. Rok później, w kwietniu, Katarzyna Sienieńska zmarła, a Rajmund miesiąc później został wybrany generałem Dominikanów. Od tej pory dzielił swój czas między Włochami i Niemcami. W trudnych czasach podziału kościoła. Ten światły Dominikanin postanowił przeprowadzić odnowę i reformę swojego zakonu tak, jak zrobili to wcześniej Franciszkanie. Jego wkład był tak wielki, że nazwano go drugim założycielem zakonu kaznodziejskiego. Zmarł, mając 69 lat, podczas jednej z wizytacji w Norymberdze 5 października 1399 roku i początkowo tam został pochowany. Następnie jego ciało zostało przeniesione do Neapolu, do kościoła San Domenico Maggiore. 15 maja 1899 roku papież Leon XIII beatyfikował go w 500-lecie jego śmierci. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Raimunda do szukania na tym świecie Twojego królestwa przez dążenie do doskonałej miłości spraw, abyśmy wsparci Jego modlitwami w radości Ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.